dzisiejszym odcinku zamieniłem się w tajemnicze, zakazane postaci z DOORS, takie jak legendarny zainfekowany Rush oraz smutny Rush. Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego Rush jest smutny, oglądajcie ten odcinek do samego końca, zostawcie łapkę w górę i wbijajcie na mojego Discorda, link w opisie. Ostatni odcinek z poszukiwania morfów z DOORSów, na Robloxie oczywiście, bardzo wam się spodobał, więc kontynuujemy tę zacną serię i szukamy kolejnych zacnych morfów. Ogólnie zauważyłem, że optymalizacja w tej grze jest taka średniawa i czasami są takie jakieś dziwne ścinki, więc jak coś, to nie ode mnie, to ta gra. A tymczasem szukamy kolejnych morfów. Tutaj już byłem, ale z tego co pamiętam, tutaj ten korytarz prowadził zdecydowanie dalej i właśnie tutaj możemy znaleźć, tutaj mamy coś, mamy Screecha, Zap Screech. To jest pierwszy morf, którego dzisiaj udało mi się znaleźć. Proszę bardzo, taką wygląda Zap Screech. Benz, tak wygląda. Wygląda całkiem fajnie, tak nawet troszeczkę bym powiedział creepy. Ma taki swój klimat, a tymczasem znowu mnie przeteleportowało dalej, więc no ta gra pod tym względem musi jeszcze zostać troszeczkę dopracowana. A tymczasem za doniczką znalazłem kolejnego morfa, tylko muszę się najpierw odmienić. Proszę bardzo. O, muszę zrobić taki myk, bo coś się tutaj podwieszało i muszę wejść za doniczkę i zebrać morfa, którego nie mogę zebrać. Ja go chyba wcześniej miałem, tak mi się wydaje, dlatego go nie możemy zebrać. Chociaż to jest dziwne, że to się mimo wszystko świeci. Ale no nic, mniejsza o to. Jestem już w tym miejscu, w którym jakby ostatnio byliśmy. Więc wracamy po raz kolejny. I mam nadzieję, że dzisiaj wydropimy jakąś legendę. Że znajdziemy naprawdę jakiegoś gigafajnego morfa. Już widzę, że tam się coś świeci, więc idziemy w tymże zacnym kierunku. Nawet jest chyba kilka morfów. Pierwszy jest tutaj, za szafką, tylko jak go zgarnąć? Mamy Kawaii Ice, słodkie oczka, wygląda to dość ciekawie. Mamy tutaj drugiego, Police Shade, więc mamy Shade'a w wersji policjanta oraz Kawaii oczka. Zaczniemy od może Police tutaj Shade'a, bo wydaje mi się, że on jest mniej ciekawy. Tak wygląda, on powiem tak, Shade jest chyba graficznie najmniej moim ulubionym tutaj jakby potworem z DOORSów. Ale fakt faktem ten skin jest taki, ma jakiś urok, tak? Głównie przez te światła policyjne, w zasadzie przez ten blask, który ma emitować te światła policyjne. I mamy kawaii oczka, więc sprawdźmy to. I tak to wygląda, jesteśmy słodkimi oczkami, więc całkiem fajnie. Jestem ciekawy, czy równie fajny będzie ten morf, Kawaii Jack. O nie, to są morfy właśnie te kawaii. Mam tutaj kolejnego, mamy Sad Rush. Ej, ten Sad Rush jest całkiem ciekawe, zaraz to zobaczymy. Zacznijmy od kolejnego kawaii, Kawaii Jack, proszę bardzo. Tak on wygląda. Jeżeli chcecie, żebym zagrał w wersję kawaii DOORSów, dajcie koniecznie znać w sekcji komentarzy. Wygląda on dość ciekawie, w sensie te kawaii skiny są ciekawe, tylko jakby kwestia tego, że one są takie 2D i jakby nie do końca fajnie zrobione, trochę mnie zniechęca. I mieliśmy jeszcze Sad Rusha, ej, wygląda on naprawdę ciekawie. W zasadzie to jest tylko Rush, który jest smutny, ale robi to robotę. Wygląda on tak, nie wiem, ciekawie. To jest Rush, który dostał depresję. Dlaczego dostał? Tutaj możemy tylko gdybać. Mamy tymczasem Infected Rush. Dzisiejszy odcinek jest pełny tutaj ciekawych morfów. Legendarny Infected Rush. Tak on wygląda, proszę bardzo. Te morfy z Rushem robią dzisiaj zdecydowanie robotę, w przeciwieństwie do pozostałych, które znaleźliśmy. I mamy oczka, najzwyklejsze w świecie oczka, oczywiście za chwilę też sprawdzimy. Tylko jeszcze na szybkości tutaj zerknę, czy niczego nie pominęliśmy, bo te morfy potrafią być ukryte w takich naprawdę trywialnych miejscach. Więc bierzemy sobie oczka. Ice, mamy tutaj najzwyklejsze w świecie oczka, common, ale są fajne. Te oczka są takie dość ciekawe, na pewno są ciekawsze niż tutaj inne morfy, które na przykład są legendarne, ale tak w zasadzie wyglądają jak kupa. Możemy w ogóle wziąć Reveal Random Morph, czyli że będziemy mieli taką strzałkę, która nam będzie wskazywała losowego morfa, którego nie zebraliśmy, ale nie chcemy tego zrobić, ale chcę zgarnąć na pewno morfa za tą półeczką, tylko czy ja będę w stanie. Kawaii Grid. Mamy wersję kawaii kolejnego morfa i prawdopodobnie ugrzązłem tutaj, ale być może jeżeli się zamienimy w morfa, to się to zmieni, więc kawaii grid, typ rzadki, niestety się to nie zmieni, ale słuchajcie, jest to idealna okazja, żeby użyć teleportu i żeby przejść do biblioteki. Tak, do biblioteki, która jest tutaj zamieszkiwana przez figurę. Mamy pierwszy Morph Cells Seek. Ok, jest to Seek taki dość ciekawy. Proszę bardzo, różowa barwa, różowa poświata. Wygląda całkiem ciekawie, szczerze mówiąc. Mamy tymczasem kolejnego Neon Glitch. Ej, ten Neon Glitch naprawdę też wygląda ciekawie. Neon Glitch, proszę bardzo. Ej, wygląda ciekawie. W teorii zobaczcie, to jest proste, bo to jest zwykła taka jakby animacja glitcha, ale moim zdaniem to robi robotę i wygląda ciekawie. Może to kwestia tego, że jestem fanem w ogóle jakichś wszelkich kolorowych morfów i kolorowych świecidełek, więc może dlatego. Mamy Frost Eye, no to jest akurat skin typu gorszego. Tu mamy w ogóle Matrix Eye. Ej, to są kolejne jakieś dziwne oczka. My Demon Eye to było. Mamy Frost Eye, czyli takie zamarznięte oczko. Tak ono wygląda, proszę bardzo. I mamy również Matrix Eye, czyli oko z Matrixa. Ej, ciekawie ono wygląda, naprawdę wygląda ciekawie i dość, tak bym powiedział, no creepy nawet. Kontynuujemy w takim bądź wypadku eksplorację tego miejsca. Przez chwilę myślałem, czy nie pójść gdzieś indziej, ale mamy jeszcze tych morfów tutaj naprawdę od groma. Zaraz zobaczymy, ile nam jeszcze ich brakuje. A tymczasem musimy się odmienić, żeby zebrać tego morfa. O, Figure Bad Bad, czyli figura, ale zła, czyli w tym wypadku chodzi o wykonanie jej. I mamy też Light Screecha, więc sprawdźmy sobie te dwa morfy. Mamy Figure Bad Bad, tak, czyli to jest taka figura, ale zła, czyli chodzi o to, że źle zrobiono. Zresztą zobaczcie na te animacje jej rąk, a tak w zasadzie brak animacji, jak się ona dziwnie tej rozszerza. I mamy też Screecha, i to był ten Screech, Light Screech, całkiem fajny. W ogóle te Screeche są naprawdę dość ciekawie zrobione wszystkie, naprawdę one tak... W zasadzie wiele nie potrzeba dla tej postaci, żeby ona wyglądała naprawdę inaczej niż oryginał, żeby wyglądała ciekawie przede wszystkim. Toxic Glitch. Jest to kolejny ciekawy skin glitcha, ciekawy morf, więc patrzymy go sobie. Toxic Glitch. Ej, po raz kolejny mi się giga podoba w ogóle. Zobaczcie na tą animację chodzenia, jest ona no, naprawdę ciekawa. A tymczasem, może zacznijmy od tego morfa. Widzę już trzy morfy. Corrupt Ambush. To chyba jakaś legenda będzie. A nie. Skin typu rzadkiego. Tak on wygląda. No, wygląda dość ciekawie, szczerze mówiąc. Taki niby zwykły czerwony, ale jednak no, robi robotę, tak jak właśnie te poprzednie tutaj morfiki. Więc zbierzmy jeszcze te, które tutaj widziałem, czyli ten. Silence. Cisza. Dobra. I mamy tutaj jeszcze... Szanowni Państwo, muszę się odmienić, bo nie zbiorę inaczej tego morfika. Wydawało mi się, że tutaj był morf, albo już mi coś na głowę padło. No nic, mniejsza o to, zaraz sobie sprawdzimy. Tutaj mamy jeszcze Panic Seek. Ok, sprawdźmy sobie te dwa zacne morfy. Zaczniemy od Silence. W ogóle mamy 45 na 212, więc ta seria jeszcze trochę potrwa. Tak wygląda cisza, Silence. Całkiem fajnie, muszę przyznać. I... Mieliśmy jeszcze jednego morfa i zapomniałem, który to był, szczerze mówiąc. Ale tak sobie na szybkości zrobimy przegląd tego. To był ten, to był Phoenix Seek. Czyli Seek typu Phoenix, więc no taki zwykły, całkiem ciekawy, szczerze mówiąc. Więc odmieńmy się, proszę bardzo. No i zbierzmy sobie jeszcze kilka morfików. Widzę, że tutaj jest za tą zacną donicą jeden. Więc zbierzmy go sobie. Hop. Jakoś tak może uda mi się wcisnąć tutaj. Chyba, że go już zebrałem. Może ja, słuchajcie, już tak gadam, tak zbieram, że nie jestem pewien, którego zebrałem, którego nie. Dobra, wydaje mi się, że tutaj był chyba ten Phoenix Seek. To się już okaże na samym odcinku. Ale tutaj mamy Attacking Grid. Ej, wygląda naprawdę bardzo ciekawie, więc zamieńmy się w niego od razu. Attacking Grid. Ej, kozak, tak wygląda, no klimatycznie, bardzo klimatycznie właśnie. Zdecydowanie w klimacie tutaj gry DOORS. I teraz tak, tutaj widziałem jeszcze jakiegoś. No myślę, że do tej biblioteki sobie wrócimy jeszcze oczywiście w kolejnym odcineczku. I tutaj na spokojnie podbieramy. Mamy Galaxy Eye, czyli takie galaktyczne oczko. No taki średni morf. I mamy Golden Bites. No dobra, więc sprawdźmy sobie. Tu widziałem jeszcze tego różowego, ale za chwilę. Czyli Galaxy Eyes i Golden Bites. Okej. Zaczniemy może od Galaxy Ice. Legendarny. Ej, fajnie wygląda, fajnie. Tylko że kurczę, z tymi jeszkami jest taki problem, że tutaj no za bardzo nie ma co się jakby... nie mają jak się za bardzo twórcy popisać, jeżeli chodzi właśnie o te oczka. Więc no to jest właśnie taki zasadniczy ich problem. Teraz robimy sobie szybki przegląd tych morfików, proszę bardzo. Nie pamiętam, jaki był właśnie ten drugi przy okazji. Więc może mi się tutaj przypomni. Mamy Bajca, mamy Zap Screecha, mamy w ogóle dużo jeszcze legend, które nie zostały odblokowane, więc mam nadzieję, że podczas kolejnego odcinka odblokujemy jakąś legendę i zdecydowanie zwiększymy liczbę właśnie odblokowanych morfów.